Wielki finał programu The Voice Kids 7 za nami. Prezentujemy Wam galerię zdjęć z tego wydarzenia. Zobaczcie, jak prezentowała się Michelle Siwak, a także jak Baron czule obejmował ciążowy brzuszek swojej żony, Sandry Kubickiej. Trudno się nie wzruszyć. Spis treści, kto wygrał The Voice Kids 7, kim jest Michelle Siwak, Baron czule obejmuje Sandrę Kubicką? Zdjęcia z finału The Voice Kids 7, kto wygrał The Voice Kids 7, decyzją widzów 7. Edycję talent show The Voice Kids wygrała Michelle Siwak z drużyny Nataszy Urbańskiej. Kiedy usłyszałam wynik głosowania, pomyślałam, że to nie dzieje się naprawdę, bo jak to możliwe, że ktoś taki jak ja, czyli dziewczyna bez muzycznego wykształcenia, może wygrać tak prestiżowy konkurs? W tej jednej chwili spełniły się moje marzenia. Chciałabym jeszcze reprezentować Polskę w konkursie piosenki Eurowizji i ją wygrać, wyznała Michelle Siwak, która zwyciężając program, otrzymała legendarną statuetkę oraz 50 tysięcy. Złe, warto dodać, że jest to pierwsze zwycięstwo osoby z drużyny Nataszy Urbańskiej, która zadebiutowała w roli trenerki. Kim jest Michelle Siwak? Michelle Siwak mieszka w Londynie i jest niezwykle ciepłą i radosną osobą. Śpiewać zaczęła już w wieku 5 lat, ucząc się wszystkiego sama. Jej talent i determinacja zaowocowały ponad 345 tysięcy. Wyświetleń jej występów na oficjalnym kanale programu na YouTube. Michelle, mimo młodego wieku, ma już jasno określone cele zawodowe. Marzy o tym, by występować na największych scenach muzycznych świata. Poza śpiewaniem Michelle ma jeszcze inną pasję – gotowanie. Fascynuje ją eksploracja kuchni z różnych zakątków świata. Baron czule obejmuje Sandrę Kubicką. Podczas finału The Voice Kids 7, którego ostatnia część nadawana była na żywo, obok Barona nie mogło zabraknąć jego ukochanej żony, Sandry Kubickiej. Na zdjęciach muzyk czule obejmował ciążowy brzuszek swojej pięknej partnerki. Oboje już niedługo zostaną rodzicami. Tylko na nich popatrzcie, jak pięknie i wzruszająco wyglądają.